Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, kolejny odcinek This War of Mine. Bardzo jestem ciekawy, co się dzisiaj wydarzy. Czy wróci mój szabrownik nocny, czy nie wróci, czy ranny wróci. Oczywiście takie upały, więc można by było zagrać w The Long Dark, ale to jeszcze przed nami. Słuchajcie, jakaś potężna aktualizacja tam się szykuje. Naprawdę, no, cieszę się, że cokolwiek tam robią, chociaż wydaje mi się, że za mało. Nie wiem, może tam mało ludzi pracuje w tej firmie od The Long Dark, ale no, miejmy nadzieję, że jak skończę właśnie This War of Mine, to ta aktualizacja już będzie. A dzisiaj kontynuujemy. Oczywiście normalnie zaczynała się taka scena pojawieniem się nocnego Marka i łupy zostawiał. Niestety dzisiaj się to nie pojawi. Zaatakowano nas. W nocy ktoś próbował przywłaszczyć sobie nasze rzeczy. Borys napotkał trudności, ale mam nadzieję, że niedługo wróci. Pawle jest ranny, ale napastnicy nic nie ukradli. Jesteśmy w stanie się bronić. Lekko ranny dochodzi do siebie. Gdzie jesteś, Pawle? Dobra. Słuchajcie, jedzenie. Kurczę, nic się nie złapało w klatki. No to są jaja dopiero. Ty, są deski, zrób krzesło. Ja już dłużej nie dam rady. No jak nie dasz rady? Krzesło tak, fotel tak. Zrób fotel. Mam nadzieję, że fotel... I gdzie ja go mogę? Przy piecyku. Kurczę, nie mogę tu? Co to za jaja są? No to troszkę lipa. Nie mogę tu nigdzie postawić. Inaczej to powinno być rozwiązane. Dobra, idź to ustaw. No to idź do łóżka, jak masz płakać. Jak tam woda? Zjadłabym konia z kopytami. Rzeczywiście, aha, dobra, kto jest... Bardzo głodny jest Pawle. Może szybciej będzie dochodził do siebie. Jeżeli pozwolę mu zjeść puszkę. Ktoś czeka pod drzwiami. O kurka wodna. Jest. Poszukując zapasów, Borys znalazł parę ciekawych rzeczy. Wrócił Borys. Idzie kurka. Udało się wrócić bez żadnych zadrapań. No nieźle, nieźle. Dobra, ty puszeczkę zjadłeś. Super. I teraz idź sobie odpoczywać. Jesteś lekko ranny. Borys. Ty. Gotowanie. Borys. Bardzo głodny, przybity, zmęczony. Spanko. A dziewczę. No. Ty gotuj to. A dziewczę... Ci niech poczekają. To jakiś dzieciaków dwóch jest. No kurczę. Zaraz zobaczymy. Najpierw tu. Dawaj. No przyjmę ich. No przecież nie zostawię. Gadaj z nimi. Mieszkamy kilka bloków stąd. Nasza mama jest bardzo chora, potrzebuje leków. Czy możesz się z nami podzielić? Ona umrze, jeśli jej nie pomoże. Nikt jej nie pomoże. Tata poszedł walczyć, więc została nam tylko ona. Proszę. Potrzebujesz takich leków. Chwilka, czy ja mam takie leki? Mam. Dobra. Dostaniecie, dzieciaki. Dziękujemy. Szybko dajmy leki mamusi. No, zmykać. Okej, co ja tu jeszcze mogę zrobić?
Papierosy. No, papierosy na handelek będą. Ten już zaczął jarać. Jedzenie, zaraz. Jest trzecia, jedzenie. Głodny, lekko ranny, głodny, smutny. Ty, filtry do wody. Z2. Ona, bardzo głodna. No jak zrobić te papierosy? Borys, bardzo głodny. Przybity. Jedzonko, Borys, dawaj, jedź. 4:30. Dziewczyna zanim zrobi, to już będzie... Musimy znaleźć jedzenie. Spokojnie, jest dla ciebie jedzenie, tylko rób te fajki szybciej. 5:20, nie zdąży. Borysem będzie trzeba zwiedzić kolejną lokację, zobaczymy o co chodzi. Ale powinienem być bezpieczny dzisiaj w nocy. Dwa pistolety są. Ty, tutaj, szybko. 6:10. Kurczę, nie zdążę już chyba na wodę nastawić. Tak. I rób wodę. Dobra. Zbliża się noc, moi drodzy. Zbliża się noc. Mam 3 bimbry. Będzie woda, będzie bimber. Okej, okay, Borys głodny, przybity. Spokojnie, nie bądź taki przybity. Dziewczyna, czy dasz radę? 7:40, nie dasz rady się najeść. 7:50. Dawaj, jesz. A, ciekawe. Okej, okay, dom publiczny nowy się pojawił. Supermarket, idę do supermarketu zdecydowanie. A więc tak, dom publiczny, jeżeli chcesz się zabawić za puszkę konserw, trafiłeś pod właściwy adres. Matki gotowe są na niejedno, byle tylko zdobyć jedzenie dla dzieci. A, więc to jest taki dom publiczny. To duży budynek pilnowany przez miejscowych bandytów, mają spore zapasy i gotowi są na wymianę. Nie idę tutaj. Magazyn jest nowy. To był kiedyś magazyn dużego sklepu, obecnie jest kryjówką grupy uzbrojonych bandytów. Gdybyśmy zakradli się do środka, pewnie znaleźlibyśmy coś użytecznego. Będzie to jednak bardzo niebezpieczne. Nie chcę. Bliźniak. Połowa domu została zburzona, lecz w jego drugiej części wciąż mieszkają ludzie. Najwyraźniej nie są wrogo nastawieni i mają masę zapasów, którymi mogą się z nami wymienić, takich jak żywność i lekarstwa. Pamiętajmy, żeby wziąć coś na wymianę, jeżeli udamy się z wizytą. To by musiała Katia pójść. Jest nadal bardzo głodna. No i mamy supermarket. Zachować ostrożność. Okej. Biorę łom. Czyli tak. Kto jest bardzo zmęczony? Lekko ranny. Ty w łóżku śpisz. Głodny, smutny, bardzo zmęczony. Śpisz w łóżku. A ty, Katia, czuwasz, a ty szukasz zapasów. Okej, okay, łom należy wziąć, więc bierzemy łom. 16 fajanek mam. Kurczę, jak przyjdzie ten handlarz. Można też iść na posterunek wojskowy i się tam wymienić, no zobaczymy. Okej, okay, na razie tylko to. Dzida, słuchajcie, supermarket. Są tu goście. No i zobaczymy, o co chodzi. Dobra, weź wszystko. Ej ty, wystarczy dla mnie i dla ciebie, spokojnie. Jestem tego samego zdania, słuchaj. Dzisiaj robimy potężny szaber tutaj. Są części broni, idziemy do góry. To jest dosyć duże miejsce. Dobra, najpierw tu zobacz. Są, można na górę? Nie można.
tutaj będą pewnie zabarykadowane te drzwi. Jest troszkę jedzenia. Są zabarykadowane z drugiej strony. Dawaj, gościu, 10:20. Na szczęście nie chcą się bić ci goście, bo widzę, że są uzbrojeni. Na razie wszystko bierzemy. Tylko gdzie te rzeczy, w których łom jest potrzebny? 10:50. Dobra. Rozwalę tutaj te drzwi. W razie czego może się to kiedyś przydać, żeby uciec szybko po prostu. Okej, wystarczy. Jest coś na dachu. Zaraz tam wejdziemy. Tu są te do ukrywania wnęki, czyli... Okej, idziemy na dach. A tutaj co jest? Czy tu nie będzie snajpera czasem? Wyblakła ulotka z symbolem czaszki i kości. Niebezpieczeństwo, nie dotykać, nie wypałów. Broń, amunicja lub sprzęt, które porzucano lub zdetonowano, mogą być zaminowane. Niczego nie ruszaj. Nie ryzykuj śmiercią lub kalectwem. O kurde. Tutaj jeszcze jest taki garaż. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie snajpera. Szukaj, co tu na dachu może być? 0:20 godzina. Czy tu coś jeszcze jest? Chyba nie. Zejdź tutaj. Super. I teraz... Czyli tak, to pięterko mam obcykane. Pierwsza godzina. No tym razem już nie dopuszczę, żeby... Będę cię obserwować. Dobra, obserwuj. Gdzie te zamknięte drzwi, do których łom się przydaje? Jest woda. Super. Pierwsza 20. Kurczę, zero jedzenia. Co to za supermarket? O. Zobaczmy. To mi się przyda, bo jedzenie się tutaj. No i dobra, zostały piwnice. Gdzie się schodzi do piwnicy? Tutaj jest drabina. Druga godzina. Niepotrzebnie ten łom brałem. Nic tu nie ma, żadnej szafki, nic. Ale dwie puszki z jedzeniem. Co tutaj? Przepraszam, jest szafka, czyli następna noc również tutaj będzie. 2:30. To jeszcze zdążę do tej szafki. O jeny, deski nie. Są lekarstwa. Nieźle, nieźle się tutaj obłowie. Zobaczymy, czy czasem napadu nie było. Jest 2:40. Kurczę, jeszcze tutaj. Dobra, to już następnym razem tu przyjdę. Jeszcze tylko zobaczę, co jest w szafce. Trzecia. Kurde, szybko, gościu. Oj, ale są rzeczy.
Woda na pewno. Co ja tu mogę wywalić? Nie no, muszę tu przyjść jeszcze raz. Mam nadzieję, że to wszystko będzie. Uszkodzona kamizelka wojskowa, trzeba ją będzie załatać, nim ktoś się założy. Dobra, dwa karabiny aż tutaj są. Szkoda, że tego nie ma za dużo. Dobra. A, jeszcze naboje, które na pewno wezmę, tylko co wywalę. Trzy kostki cukru, bo mam go mnóstwo. O, 7 nabojów to jest coś. Dawaj, gościu, i masz zdążyć. 3:20, to chyba czwarta. Chyba do 5 jest ten niby ranek. Dobra, super. Borys wrócił. Katia musi dostać jedzenie od razu. Dzień 16. Poszczęściło się nam. Zaatakowano nas. Ktoś próbował nas okraść. Była to liczna uzbrojona grupa, ale udało się ich przepędzić. Na szczęście wszyscy byliśmy uzbrojeni. Nikt z nas nie jest ranny i napastnicy nic nie ukradli. Jesteśmy w stanie się bronić. No mam 2 pistolety w tym momencie, także nie jest źle. 4 naboje zostały zużyte. Katia głoduje. Katia, głodujesz, jak tu jest jedzenie dla ciebie. Jeszcze jest bardzo głodna. Gościu, nie, nie idziesz na fotel, bo już widzę, że to ci się marzy. Gotuj jedzenie. Czy przyjdzie handlarz dzisiaj? Kurka, niech idzie. Jest, szczury się złapały. Katia, jedz, a ty... Lekko ranny, dochodzi do siebie. Dobra. Ten jest bardzo głodny. No to zjedz sobie tutaj coś. Katia, ty 2 porcje zjadłaś, więc już nic nie będziesz... O! Są 2 szczurki. Ty, gościu, gotuj jeszcze. O, a czego nie ma? Wody! Nie ma pany wody. Kurczę, deszownię trzeba robić kolejną. Ty idź spać. Okej. Okay. Ktoś czeka pod drzwiami. Jest handlarz, okej. Okay. Zaraz idę do niego handlować, 10 dopiero. No, szczurków troszkę mam. Dawaj. Jeśli tu będę tak stać, żaden szczur się nie złapie w pułapkę. Zgadzam się. Jedzenia mam, naprawdę, także jest ok w tym momencie. Nie mam wody. Jeżeli ten gościu będzie miał, to wszystko... się wymieni. Ubijmy interes. No, ubijajmy. Co ty, gościu, masz? Masz wodę i cały zapas ja chcę od ciebie. Zobaczymy, ile on za te... Ten już 3 papierosy wypalił, no. 8 wody za 5 fajan. Co ty tu jeszcze masz? Masz opał. Masz te rzeczy, które dla mnie są bardzo przydatne. I
masz co? Techy. Aha, więcej nie da rady. Masz marchewkę, którą również wezmę. Ja ci dam za to, mój drogi, na przykład, co byś powiedział na... kulkę. Dwie. Trzy. Nie no, pany, co to jest? Gdzie są jakieś lekarstwa? Tutaj mam trzy lekarstwa, to ci dam jedno. Od razu zmienił zdanie, no i dobrze. Ale to może jedną fajankę mniej. Tak, a jeszcze jedną mniej, nic z tego. To dam ci takiego. Świetnie umowa stoi. Chociaż nie wiem, to który jest w końcu lepszy? Fajek. Skręcony, wykonany z ziół, całkiem niezły, zważywszy na okoliczności, a to papieros z prawdziwym tytoniem, czyli to lepsze. Dobra. Zgoda. Jeszcze tu postoję, no i liczę na to. Dobra. Co ja mogę mu jeszcze tutaj wycyganić od niego? Zobaczmy, tak. Marchewki, bo to, kurczę, jest podstawa. Prawie za darmo to dasz. No to dawaj. Co ty tu jeszcze masz? Dam ci ja... O kurczę, 10 fajanek nawet, nie? Co ja mam tutaj takie zbędne? Spiryta jednego ci dam. Dwa. Kurka. Trzy? Bardzo hojnie, no ja myślę. Da, dorzuć jeszcze jakieś deski. Dobra, zgoda. Do widzenia, ślepagienia. Potrzebna zdecydowanie deszczownia, jeszcze jest jedna. Kto tu jest bez tego? Dawaj. Dziewczę! Powiedz ty mi, malutka, co ja w warsztacie jeszcze mogę zrobić? Woda. Robisz wodę. I ona w warsztacie może zrobić deszczownię i trzeba zrobić. Chociaż... kiedy taki ziomb łatwo się rozchorować? Co ty gadasz? Piecyk. Odpoczynek będziesz miała w nocy, dziewczyna. Nie mam tego. Co to jest? Termoregulator. Czy tu można to zrobić? Jest. Ty powiedz mi, co tutaj jakieś możesz fajki porobić albo coś. Jest 2:40, ale coś zdążysz. Tak jest. 8 za 2 godziny, 12 fajek. Całe życie będziesz fajki robił od dzisiaj. No, się wyspałeś i mam nadzieję, że fajnie ci się spało. Jest termometr i przez ten czas ulepszymy sobie ten piecyk. Jest 3:30. Głodny. Kto jest tutaj bardzo głodny? Nikt. Okej, czyli jest całkiem, całkiem, kurde, nieźle. Jest 4:00. To ty jeszcze zrób tą deszczownię jednak.
nie można. Kurde, tego brakuje. Niedobrze. A co tu można? Lampa. Rośliny pod dachem. No to chcę takie coś mieć. Nie chrzanić to, tylko rób. No zobaczcie, kurka, piec taki jak ja mam. Bardzo, bardzo podobno, rewelacja. Tylko ciekawe, gdzie tu grzejniki są, bo to nie jest piec, od którego jest ciepło, bo jest izolowany, tylko to jest piec, kurczę, centralnego ogrzewania. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, i co ty tu jeszcze możesz zrobić? Takie coś, destylator alkoholu. No i właśnie to będę chciał zrobić, kurczę, żeby spirytusik popędzić trochę. No ale już jest 5:50, 6:00. Aha, to jeszcze godzina jest. Dobra, co ja tu mogę zrobić? A może tu coś? Hełm, proszę bardzo. Rob, rob, rob. Kiedy jest taki ziąb, łatwo się rozchorować. Przecież nie ma ziąbu żadnego, no kurde, balans. 14 stopni. Ja mam tyle w zimę w pokoju i nie narzekam. Dobra, 7:30, 7:40, wyruszamy. Do supermarketu wygarnąć te ostatnie rzeczy. Jest noc. I teraz tak, ta dziewczyna śpi w łóżku. Gościu się choru... Ten co? Głodny, smutny. To ty będziesz czuwał. Głodny, lekko ranny śpi w łóżku. Może mu się tam... Natomiast ty szukasz zapasów. Oczywiście... Supermarket. No i wezmę tego łoma jeszcze, no kurde. Słuchajcie, szybka wizyta w supermarkecie. Wszystko, co zostawiłem, to teraz powinienem wziąć. Chyba nikogo nie ma dzisiaj. Dobra. Jedziesz. Tu. Na wszelki wypadek zobaczę, o co chodzi. Dziwne, że to jest tak jakby zamknięte tutaj coś. To jest jedna salka tylko i jest zabarykadowane z tej strony. Czyli co tam w środku jest? Kurde, jakiś złoczyńca? Dawaj, rozwal to, może tam będzie coś. Są dwie beczki. Może z zombiakami. O, no teraz to trzeba tutaj. Cukier, deska to nie. Jedna woda, no. Okej, niech to zostanie. Tych podstawowych materiałów mi brakuje, słuchajcie. Pod łóżkiem. Deski. Jeszcze tutaj. Coś tu jeszcze pozostawiałem, pamiętam. No ale tych karabinów to aż za dużo teraz mam. Tylko coś tam mi jeszcze brakuje, żeby zrobić. Pamiętam, czy tu coś zostawiłem? Tak. Hmm.
Dobra, moi drodzy, nie ma co tutaj teraz jeszcze szabrować, bo nie ma miejsca w plecaku, także wracamy. Taki bardzo krótki wypadzik, ale tu nie mogłem sobie pozwolić na zostawienie tych rzeczy. No i zobaczymy, co będzie po powrocie. Supermarket, można powiedzieć, splądrowany. Wczytywanie. Dzień 17. Wszyscy żyją. Mam tu opatrunki i tak dalej. Zaatakowano. Kurczę, co noc? 5 nabojów aż straciłem. O Jezu. Bardzo agresywnie, ale nie wyrządzili zbyt dużych strat. Na szczęście wszyscy byliśmy uzbrojeni. Będzie się bronić. Pawle ma głęboką ranę. O kurde. Gdzie ty jesteś? Ranny dochodzi do siebie. Dawaj. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia w następnym odcinku.